Wow, ale się rozprysło. Ja wiecie, ogólnie polecam ten gatunek. Zaatakował. Pyk. Niech się światło trochę ogarnie. Pyk, dzień dobry widzowie, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, dzisiejszy film zrobimy tak trochę vlogowo. Na początek pewne ogłoszenia. Jak wiecie, wleciał nowy odcinek z serii W terenie na kanał, więc tak, oficjalnie w 2022 roku seria W terenie wreszcie wystartowała. No i teraz będę starał się jakoś tak, wiecie, no powiedzmy regularnie wrzucać te filmy z lasu i tam w poszukiwaniu różnych robali, owadów, pajęczaków i tak dalej. Mam też smutną wiadomość. A smutna wiadomość jest taka, że widzicie to szkiełko. Tutaj była cyklokosmia Rikettii. Samica. No właśnie, była, bo już jej tu nie ma i w tym momencie ona jest tu. Dokładnie teraz w centrum kadru, widzicie? No niestety, kurde, padła mi. Czajcie to? Ta samica była u mnie, no tak, dobry rok, ponad rok i to tak srogo. No nie wiem, czemu padła, nie mam pojęcia, w tym momencie terrarium stoi puste. Jakoś trzeba je będzie zaaranżować i przygotować pod nowego lokatora. Także takie smutne rzeczy też się dzieją, ale wszystko inne żyje, więc luzik. O, tutaj fajnie modlicha nam się wystawiła, widzicie ją? Swoją drogą, tą modliszkę jako próbowałem nakarmić w takim przyjemnym kadrze, co zresztą zaraz zobaczycie. A jakbyście się zastanawiali, jak ten kadr uzyskałem, no to jest mega proste, wręcz powiedziałbym prozaiczne. Po prostu położyłem czarną koszulkę na terrarium i na tym położyłem modliszkę. No i ona tutaj zdecydowanie jakby była zaaferowana tym, że ten karaczan tutaj jest, ale chyba raczej chciała go po prostu zaatakować, żeby on jej dał spokój. Tym samym, żebym ja jej dał spokój. No, no, no. Pyk, no właśnie, więc nie bardzo to karmienie się udało, ale sama modlicha jest fajna. Oczywiście się nie udało, no bo praca ze zwierzętami jest jaka jest, no, no i nie wyszło. Z aktualności oczywiście no mamy giełdy, tak? Giełdy, 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 dużo giełd. Teraz dosłownie jutro jadę do Warszawy, żeby ogarnąć zooegzotykę, no bo w niedzielę jest teraz zooegzotyka. Z takich kolejnych giełd, no to mamy 13 marca, tak? To jest Kraków i Wrocław. Ja będę na Krakowie, także jak chcecie pogadać, zbić piąteczkę i tak dalej, to zapraszam. Dodatkowo w Poznaniu 27 marca też będą fajne targi, także wszystkie linki i też niektóre do biletów macie w opisie. Dodatkowo na targach w Poznaniu jest fajny konkurs i jest do wygrania terrarium, takie tropikalne z roślinami, warte no sporą kasę, także też zapraszam do udziału. A z takich przyjemniejszych rzeczy to czajcie to. To jest gablota z wylinkami dla Tomasa, którą szykuję właśnie na zooegzotykę. Ta paczka leci do widzów, którzy wygrali pająki w konkursie i też będą odbierać to na zooegzotyce. Tutaj w ogóle jest jeszcze miejsce na dużą Brachypelma albiceps i Brachypelma emilia, także całkiem fajnie wyszła ta gablotka. No i jako, że jest to vlogowy taki odcinek, to wypadałoby wam pokazać jakieś pająki, nie? Tutaj na przykład mam małą chromkę, o której zaraz. I jeśli chodzi o te dwa pojemniki, to w tych dwóch pojemnikach też są pająki. O, tu mamy na przykład gienię. I ta gienia, słuchajcie, wraz z drugim pająkiem, który jest w tym pojemniku, one lecą do Jarka, który to Jarek wygrał pająki i hajs za te pająki będzie przeznaczony na Ukrainę, czajcie to? Także też pomagamy, też staramy się pomagać. A jeśli chodzi o tą chromkę, to ja swego czasu kupiłem 5 takich małych samic chromek, z których 4 sztuki poszły do widzów, bo też to były nagrody w konkursie. Taka fajniutka, nieduża chromka. O, widzicie ją? Generalnie śliczny pająk. Akcja jest tego typu, że one zaczęły mi linieć i to 3 na raz, bo łącznie ich było 5, no 3 zaczęły linieć i udało mi się nagrać, jak wygląda pająk, który dosłownie chwilkę temu przyszedł wylinkę. No to myk, mamy, widać nóżkę starej wylinki, no i jest nasz żelek. Jak widzicie, to jest serio taki bardzo, bardzo, bardzo żelkowaty pająk. Jeszcze wywrócony na plecki. No i mamy nowe pazury jadowe. Jak widzicie, są całe białe, tylko końcóweczki mamy czerwone. No i one, wiecie, po paru dniach staną się czarne normalnie, ale część ludzi na przykład nie wie, że pająk wychodzi absolutnie cały, czyli z tej starej wylinki, czyli łącznie z odwłokiem, z wszystkim, no i właśnie z pazurami jadowymi. Tutaj też fajny look na te jeszcze bieluśkie pazury jadowe. O, a to jest slow-mo, przy którym montażu zauważyłem, że jakieś syfy biegają po tym pająku, muszę to dokładnie sprawdzić, nie wiem, czy są roztocza, zobaczymy. Natomiast tutaj widać te takie charakterystyczne ruchy pająka zaraz po wylince. No, ciekawe, to jest przyspieszone 25 razy, więc... Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie powinno się otwierać pojemników, tam męczyć, szturchać, stresować i tak dalej pająków zaraz po wylince, no ale ta samica już wyliniała, więc tutaj no absolutnie nic się nie stało i to jest dosyć dokładnie ta samica, którą tutaj widzieliście, także jest zdrowa i no czekam na pierwsze karmienie. A propos karmienia, spróbujmy sobie nakarmić kilka zwierzaków. Na pewno weźmiemy skakuna.
Tutaj jest Ersusik, ale skakuna nakarmimy. Tutaj na przykład nadal suszą się pająki, dwa. Ten jest dla Przemka, to jest dorosły samiec Formictopus SP Dominican Purple. Jest taki całkiem przyjemny, fioletowy. No i jest ten duży samiec Terafosa Blondii. Oba czekają na gablotkę, bo gablotki już do mnie jadą i będziemy oprawiać. Ale z takich rzeczy, które jeszcze dzisiaj chciałbym wypróbować, to jest ten tryb slow-mo. Ale do slow-mo to na pewno będę chciał nakarmić tego pająka, czyli jest to Hognasz Mitzi, no tutaj zdecydowanie. I nie wiem co jeszcze, zobaczymy. No to przełączamy się i próbujemy to wszystko nagrać. Oj. Hej, no Beski, to co się podziało? Zresztą widzieliście dosłownie przed chwilą. Powiedziałem, że idą do mnie gablotki na te samce. No, to właśnie mamy gablotki, przyszła do mnie paczka. Dosłownie w tym momencie, co powiedziałem, zadzwonił do drzwi pan kurier, i który przyniósł mi paczkę, więc de facto przewidziałem przyszłość. Jutro idę grać do kasyna. Z takimi umiejętnościami wygra na pewno. Wracając, karmienie. Zacznijmy może od próby nakarmienia Brachypelma Smithy i to jest pierwsza próba slow motion, więc zobaczycie jak to wygląda. Nagrane w 240 klatkach i spowolnione do 30 klatek, czyli 8-krotnie. Uwaga! No pięknie. To jest prawdziwa Brachypelma Smithy, w sensie, czyli ex-Brachypelma Annita. Tu widzicie, jak wyrwała Karaczana i została noga tylko. No fajnie, jestem w sumie całkiem zadowolony z tego ujęcia. O, spoko. Dajcie znać, co sądzicie o takich kadrach i będziemy ich nagrywać więcej. Następnie mamy karmienie wcześniej wspomnianej Gieni. To jest właśnie Gienia, która leci do Jarosława. No i zobaczcie, jak to wyglądało. Pierwsza próba, no właśnie, nieudana, bo zaatakowała bardziej Pensetę niż Karaczana. Także no, pierdoła z niej straszna. No, co zrobisz? Natomiast zrobiłem drugą próbę, gdzie po prostu zrzuciłem tego Karaczana. No i zobaczcie. Okej, prawie. No i jest. Super. Z gieniami jest o tyle fajnie, że z nimi naprawdę nie ma problemu z karmieniem. No, jeszcze się nie zdarzyło. Już musi być naprawdę najedzona, żeby nie chciała jeść. Postanowiłem też spróbować z obiektywem makro i z tym zwolnieniem. Zobaczcie, to też w sumie fajnie wyszło. To jest maleńka chromka, w sensie maleńka chromatopelma CA neopubescens. To jest jakieś L2. Też ją już powoli będzie trzeba przesadzić, ale no, dorwała małego Karaczana. Te małe chromki też są mega ładne. Jak są małe, to w zasadzie no nie widać jeszcze tego niebieskiego aż tak bardzo, chociaż tutaj w sumie widać, ale bardzo charakterystyczny jest ten wzorek na odwłoku pomarańczowy. No, ładniutkie pająki. A tu nasz kolejny pacjent. Zgadnijcie, co to jest za gatunek. Podpowiem wam, że mam dorosłą samicę. Tak jest, to jest mały Cupienius salei i zobaczcie, jak on zaatakował. Pyk! No i skok. I dorwał Karaczana. Bardzo, bardzo żarłoczne pająki, bardzo waleczne. I super się cieszę, że udało się to nagrać. Co prawda tutaj ostrość się trochę zrąbała, bo niestety przy obiektywie makro, który nie do końca jest kompatybilny z tym Fuji, nawet pomimo adaptera, no to musiałem manualnie tą ostrością tutaj operować. No i dopiero widzicie, teraz się wyostrzyło i fajnie widać, jak ten mały Cupienius jakby walczy ze mną o tego Karaczana, bo ja się tutaj trochę z nim podroczyłem, trochę z nim posiłowałem. Swoją drogą fajnie wygląda ta penseta chromowana. Co sądzicie? To podobają mi się takie kolorki, takie coś ale gamingowe. Gamingowa penseta. O, a tutaj macie jeszcze widoczek, jak już Karaczan jest, no, kaput. No i jest nasza Hogna, słuchajcie, prawdziwa tarantula, zresztą na nogogłaszczkach tutaj widać już ten fantastyczny kolor, ten żółty kolor, który ona będzie miała jak dorośnie. Mam szczerą nadzieję, że to jest samica. O, jest, świetny atak. No i to samo, znowu to samo z ostrością się stało. Widzicie, że ten, jednak jak macie manualne sterowanie ostrością, no to czasem one atakują za szybko, żeby to ogarnąć, ale w sumie całkiem nieźle to wyszło i też widać, że ona tutaj się wgryza w tego Karaczana. O, mamy też zbliżenie. No, Hognasz Mitzi, przepiękny pająk. Chyba sobie dokupię jeszcze jedną sztukę albo jakąś inną Hognę, o ile będzie. No, za egzotyce albo na jakiejś tam innej giełdzie. No, zobaczymy.
Dobra, to skoro był mały, no to jeszcze duży. Pyk. To jest też kupienie Soleil, to jest właśnie ta dorosła samica, o której wspominałem. Też się fajnie udało nagrać całkiem ten atak. Pająk jest mega złowrogi. Wow, ale się rozprysło. Wow, tego nie widziałem wcześniej na nagraniu. Co tu się podziało? Ale te kadry mi się mega podobają. Nie no, pająk jest straszny, nie? Pająk jest przerażający. Tutaj już w normalnej prędkości, tak jak to wygląda. No, jeszcze nagrałem taką małą przechadzkę. Ja wiecie, ogólnie polecam ten gatunek, to on jest świetny, karmienie sprawia niesamowitą frajdę zresztą, no, to co widzicie. I jest właśnie troszkę straszny, ale też w sumie bardzo ładny. No jednak te kolorki takie tygrysie ma ekstra. Zasadniczo moglibyśmy jeszcze dać jeść gieni, co wy na to, w sensie sambie. Przyjdziesz do nas? Ona jest śmieszna. Można ją mega łatwo wywabić z kryjówki. Patrzcie, widzicie? Ale ona jest wielka, słuchajcie, ja tu rękę przytknę na gigantyczny pająk. Tego chyba ekran nie oddaje, tak mi się wydaje, ale... Jo, ale ona ma siły, matko kochana. No i dupa, i zabrała. No i pora na to, na co wszyscy czekają, czyli zabawę ze skakunem. Słuchajcie, z nim, ile ja się namęczyłem, żeby z nim to nagrać, no właśnie, już uciekł z kadru, fantastycznie. Tutaj naprawdę nie mam pojęcia, co on robił, machał tymi nogami i dałem mu tutaj mącznika, no widzicie, to jest szada akrobata. I kurczę, on złapał tego mącznika, a ja tego nie nagrałem. O, widzicie, jest mącznik. I ja nie zdążyłem tego złapać. No i nie wyostrzyłem, no i dupa. Ale w sumie i tak całkiem fajnie to się nagrało. Tutaj ten mącznik bardzo, bardzo, bardzo próbował uciec, aczkolwiek no niestety skakun nie dał mu tej szansy życia. Tak jak mówię, nagrywanie tego skakuna i próba nagrania jego karmienia na takim neutralnym, powiedzmy, podłożu, no to jest mordęga. Niestety te pająki są kompletnie niewspółpracujące, mimo że nie można im odmówić, że są całkiem takie fajne. No i idąc powoli do końca, to udało się jeszcze nagrać karmienie małej wersji, w sensie Caribena wersji kolor.
Fantastyczne pająki. Jak są małe, to są takie niebieściutkie, no małe klejnociki po prostu. I być może ten karaczan jest troszkę za duży dla niej, ale jak widzicie, poradziła sobie bez problemu. Ona jest świeża powolinkowa, dlatego ma taki maleńki odwłok. No przepiękne pająki. No dobrze, moi drodzy, i to by było, wydaje mi się, na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że taki vlogowy format też Wam się spodoba. Jeśli tak, no to będę kręcił więcej tego typu rzeczy. Dzisiaj niestety pogoda nas nie rozpieszcza, jest deszczowo i tak dość brzydko. Także jak tylko będzie ładna pogoda, to znowu lecimy w teren, znowu zrobimy serię w terenie. No, a w tym momencie ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!